W dzisiejszym odcinku na kanale tramwajowy, na prośbę widzów, już trzeci raz zejdziemy pod ziemię, by odkryć kolejnych 5 sekretów metra warszawskiego, porozrzucanych po sieci stołecznej kolei podziemnej. Zapraszam do oglądania! Patrząc na dachy pociągów metra serii 81 oraz Siemens Inspiro, nie dostrzeżemy niczego nadzwyczajnego. Jednak gdy weźmiemy pod lupę pociągi Alstom Metropolis 98B, zauważymy na ich dachach przyklejone kody QR. Ich zastosowanie jest bardzo proste, służą do ewidencji pociągów metra na terenie STPK Baty. Podczas wyjazdu pociągu z tunelu metra na teren stacji techniczno-postojowej kod QR na dachu pociągu jest skanowany, a następnie dzięki automatycznemu przestawieniu odpowiednich zwrotnic pociąg szybko trafia na właściwy tor postojowy. Rozwiązanie to wprowadzono jednak dopiero w 2014 roku podczas naprawy głównej wagonów typu Alstom Metropolis. Wprowadzony system okazał się bardzo wygodny w użyciu i skutecznie skracał manewry na terenie bazy metra. Dlatego dziwić może fakt, że takich samych kodów QR nie wprowadzono na pozostałych pociągach metra. Z kolei następnym krokiem w kierunku automatyzacji metra będzie prawdopodobnie system znany już z poznańskiej zajezdni tramwajowej Franowo. A więc identyfikacja składu metra i przydzielenie go na odpowiedni tor odbędzie się przy użyciu systemu DMS, czyli systemu sterowania zajezdnią. Gdy projektowano, a następnie budowano stacje metra na odcinku Ursynowskim, zakładano, że będą one miały całkiem bogate wykończenie z różnych rodzajów kamieni. Niestety, gdy w 1986 roku zaczęto obcinać fundusze, z których miało być budowane metro, projekty stacji stawały się coraz biedniejsze. I w ten sposób stacje, które miały być ładne i nieco luksusowo wykończone, wyłożono zwykłymi płytkami ceramicznymi lub kolorowymi panelami. Jednak jest wyjątek od tej reguły i znajduje się on na stacji Stokłosy. Otóż ewenement polega na tym, że słupy na środku stacji są obłożone marmurem. I trzeba przyznać, że taki wystrój bardzo ładnie się prezentuje, pozytywnie wpływając na wizerunek metra. Niestety, trudno jest określić, dlaczego marmur znalazł się akurat na tej stacji. Być może stało się tak, gdyż stacje Stokłosy i Ursynów budowano jako pierwsze, czyli od 1983 roku, kiedy jeszcze nie szukano wszędzie oszczędności. Ale dlaczego w takim razie na stacji metra Ursynów nie zastosowano marmuru? Tego nikt niestety nie wie.
Budowa pierwszej linii warszawskiego metra trwała bardzo długo. Częściowo dlatego, że jednorazowo oddawano do użytku zazwyczaj tylko jedną lub dwie stacje. Jak wiadomo, pociągi metra muszą mieć możliwość zmiany toru na stacji końcowej, przy czym najczęściej miejsca, gdzie jest to możliwe, rozlokowane są co kilka stacji. Tak więc, gdy w 2005 roku otworzony został odcinek metra prowadzący do stacji Plac Wilsona, za stacją ulokowano tory odstawcze, aby umożliwić zawracanie składów metra. Jednak, gdy linię metra wydłużono na północ, do stacji Mariemont, pojawił się problem braku łącznika między torami na nowym odcinku. Z tego powodu podzielono linię metra na dwie sekcje. Pierwszą, na której jeździły pociągi metra od Kawat do Plac Wilsona, oraz drugą sekcję, obsługiwaną przez pociąg wahadłowy, jeżdżący między Placem Wilsona a nową otwartą stacją Mariemont co kilka minut. Taka organizacja ruchu utrzymała się aż do 2008 roku, gdy otwarto kolejną stację metra o nazwie Słodowiec, za którą umieszczono już przejście międzytorowe. Najciekawsze jest jednak to, że początkowo planowano, by stacje Mariemont i Słodowiec otworzono razem, tak, by pociągi mogły przejechać całą trasę od Kabat do Słodowca. Jednak ze względu na opóźnienie otwarcie stacji Słodowiec, zdecydowano się na wprowadzenie pociągu wahadłowego. Na 34 działające stacje metra warszawskiego, 5 posiada perony z prawej strony toru, a nie między torami, tak jak zazwyczaj. Obecnie każda nowa stacja metra ma peron wyspowy, więc dziwić może fakt, że kilka stacji jest zbudowanych inaczej. Zasadniczo możemy wyróżnić dwa powody, ze względu na które buduje się perony po bokach stacji. W przypadku stacji metra Centrum, perony zbudowano po prawej stronie torowiska, aby odseparować pasażerów jadących w stronę Kabat od tych, którzy jadą na Młociny. Zabieg ten wykonano również dlatego, że stacja Centrum jest najbardziej obciążoną w całym metrze warszawskim. Z kolei stacje metra Słodowiec, Starej Bielany, Wawrzyszew oraz Młociny otrzymały perony boczne ze względu na sposób budowy tunelu. Otóż na bielańskim odcinku metra tory biegną kilka metrów pod ziemią, we wspólnej komorze, co wymusiło zastosowanie peronów po bokach stacji. Co ciekawe, podobna metoda budowy metra jest obecnie na Ursynowie. Tam tory metra też są poprowadzone we wspólnym tunelu, płytko pod ziemią. Jednak stacje metra mają już peron wyspowy, gdyż tory przed stacją rozjeżdżają się na boki, by zrobić miejsce na peron między nimi. Chyba każdy, kto kiedykolwiek jechał metrem w Warszawie, usłyszał słynny głos pana Ksawerego Jasińskiego. Głęboki, wręcz elegancki ton zapowiedzi został nagrany w 1998 roku i do dziś nie udało się stworzyć lepszego. Ale w latach 1995-1998 zapowiedzi stacji w metrze brzmiały zupełnie inaczej. Ten dość irytujący i szarpiący uszy charakter mówienia został prawdopodobnie nagrany przez docenta organizującego system nagłośnienia w metrze, ale jest to niepotwierdzona historia. Efekt końcowy był tak fatalny, że zaledwie 3 lata po jego wprowadzeniu do metra znany lektor Ksawery Jasiński zaproponował darmowe nagranie nowych zapowiedzi. Zarząd metra warszawskiego zgodził się i w pociągach metra jadących wtedy już do stacji Centrum zabrzmiały nowe zapowiedzi.
Obecnie pana Jasińskiego można usłyszeć w pociągach serii 81 oraz Alstom Metropolis. A stare, nieudane zapowiedzi sprzed 1998 roku całkowicie wycofano z użycia. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek. Chwilowo, z racji braku pomysłu, jakie sekrety mógłbym zawrzeć w kolejnych odcinkach, nie będzie czwartej części. Ale możecie wejść na mojego Discorda, do którego link jest pod filmem, i zaproponować, co mogłoby się znaleźć w kolejnych częściach. Ponadto umieszczam pod filmem link do nieudanych zapowiedzi w metrze sprzed 1998 roku. Polecam sobie przesłuchać. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.